Witam Państwa na szóstym koncercie piątego festiwalu 3-4 konteksty, kontrasty, konfrontacje. Przed nami recital fortepianowy Aleksandry Świgut, ale w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze trzy koncerty. Jutro usłyszymy koncert w wykonaniu Kwartetu Śląskiego. W środę zaprosimy na transmisję koncertu z udziałem Macieja Piszka i AUKSO, Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod batutą Marka Mosia. Natomiast w niedzielę usłyszymy koncert z udziałem Anny Marii Staśkiewicz i Macieja Grzybowskiego. Informacje o wszystkich koncertach odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej festiwal34.pl. Tam również jest dostępna książka programowa, a w niej informacje o artystach i teksty wstępne do koncertów. Festiwal współfinansowany jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenie Autorów ZAIX i Związek Artystów Wykonawców STOART. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. W programie dzisiejszego koncertu usłyszymy Szeherezadę z masek, opus 34 Karola Szymanowskiego oraz utwory Fryderyka Chopina. Nocturne C-Moll, opus 27 numer 1, sonatę B-Moll, opus 35, Scherzo E-Dur, opus 54. Po tych utworach artystka będzie miała dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę. Po koncercie zapraszamy na panel dyskusyjny z udziałem artystki Macieja Grzybowskiego. Dzisiaj panel poprowadzi Marcin Majchrowski. Serdecznie zapraszam oczywiście do zadawania pytań za pośrednictwem czatu. A teraz już zapraszam na scenę naszą artystkę. Przed Państwem Aleksandra Świgut. 3-4.
Festiwal 3-4. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części tego naszego dzisiejszego szóstego wieczoru po szóstym koncercie Festiwalu 3-4. Są ze mną Marcin Majchrowski. Bardzo mi miło, że mogę z Państwem się spotkać i poprowadzić tę rozmowę. Są z nami główna bohaterka tego wieczoru, pianistka Aleksandra Świngut. Dobry wieczór, Pani Olu. Dobry wieczór Państwu. I dyrektor artystyczny Festiwalu 3-4, zresztą uwidoczniony tutaj za Państwem, Maciej Grzybowski. Dobry wieczór, Maciej. Dobry wieczór. Od czego zaczniemy? Od utworu, który był niespodzianką ze strony Pani Oli. Tak, to była niespodzianka krótka, to była półimprowizacja, to była muzyka z filmu Malena, muzyka Ennio Morricone z filmu Giuseppe Tornatore, Malena. Ten kompozytor jest Pani w jakiś sposób bliski? Czy to jest związane z smutnym momentem odejścia jego od nas? Tak, to przyznaję, że chciałam w ten sposób uczcić pamięć Ennio Morricone. Jestem wielką fanką. Ostatnio właśnie obejrzałam Cinema Paradiso po raz kolejny, nawet dwa dni przed koncertem, żeby się jakoś zainspirować. No i muszę przyznać, że ogromne wrażenie na mnie zrobił ten film i ta muzyka. No i nie mogłam się powstrzymać od tego, żeby część tej muzyki wprowadzić do dzisiejszego koncertu. Bardzo, bardzo pięknie to zabrzmiało, także dziękuję bardzo za to. Ennio Morricone w moim przypadku to też jest jeden z takich kompozytorów, którzy są symboliczni i ich muzyka może w trochę innym wymiarze również mi towarzyszy, bo jest taki utwór The Ecstasy of Gold i on jest znany pewnie wielu fanom muzyki rockowej, bo to jest taki rozpoczynacz koncertów Metalliki od 1983 roku. Maciek kiwa głową na to. Kiwasz głową. Ennio Morricone w twoim życiu jest, czy go nie ma? Znaczy nie mam tutaj nic specjalnie przy was do dodania. No, muzyka filmowa i to wszystko bardzo przeze mnie cenione, ale nie mam jakichś takich doświadczeń, znaczy bardzo dotykające, oczywiście to nie jest nazwisko takie po prostu z szeregu kompozytorów takiej muzyki, więc na pewno jest mi bliższa niż wiele innych, natomiast nie mam nic specjalnie, na pewno są kompozytorzy czy muzyka filmowa, o której mógłbym coś więcej powiedzieć. Już nie mówiąc o takich mistrzach filmowych, którzy wykorzystywali muzykę no, albo klasyczną, tak jak mój no, chyba reżyser fetysz, czy nie wiem, czy to jest dobre słowo, czyli Stanley Kubrick, czy Ingmar Bergman, albo reżyserzy, którzy bardzo dużą wagę przywiązywali do muzyki w swoich filmach i podejrzewam, że nie tylko w działalności swojej zawodowej, tak jak Woody Allen czy Alfred Hitchcock, jakkolwiek może nie z tym się ten ostatni kojarzy głównie, ale no jako no tak zajadły kinoman, czy właśnie filmoman, bo filmy konsumuje już od lat właściwie wyłącznie w domu, no to oczywiście jak, i też muzyk z zawodu przywiązuje wagę, co jest oczywiste do tego, jak muzyka jest w filmach potraktowana. I tutaj oczywiście Ennio Morricone jest no, jednym z tych, którzy w tym kontekście bardzo się utrwalili w mojej wyobraźni, bo po prostu byli bardzo na tę współpracę wyczuleni. W końcu muzyka i film, czy muzyka i teatr, no mają ze sobą tę zupełnie, no, można powiedzieć, fundamentalny wspólny mianownik, nomen omen, który polega na tym, że to są sztuki, które przepływają w czasie. No, to prawda. Jedyne, tak? Jedyne, które przepływają w czasie. Więc
Pogadałem nie o Ennio Morricone, ale troszkę na temat. Ale to bardzo dobrze, że właśnie zwróciłeś uwagę na to wszystko, bo to jest taki też interesujący jeden z wątków, które chciałem poruszyć, punkt wyjścia do rozmowy właśnie o jakby trochę egzystencji muzyki, kojarzeniu muzyki z obrazem albo z tym, co jest pozamuzyczne, samych dźwięków. I Fryderyk Chopin, i akurat Karol Szymanowski, i Szeherezada z Masek to są dobre jakby przykłady tego, jak można w różny sposób podchodzić do... Z masek, tak. Symbol teatru, prawda? No właśnie. Maska. Zresztą no właśnie. Na poprzednim, po poprzednim, sprzed wczoraj panelu, gdzie Andrzej Bauer z Czarkiem Duchnowskim grali muzykę teatralną Czarka, też poruszaliśmy ten temat. No właśnie. Muzyka jako sztuka autonomiczna, no jak odbierana na scenie, prawda? Ale zanim o tym porozmawiamy, to powiedziałeś tutaj ciekawą rzecz, że jesteś takim widzem, czy fanem kina, który obcuje z kinem w domu, czyli rozumiem, że dla ciebie sytuacja dystansu pandemicznego nie zmieniła bardzo sposobu kompletnie obcowania. Nic. Kompletnie nic. Troszeczkę tak? Może tylko zwiększyła, bo poza tym, co mam w domu na nośnikach, znaczy na DVD, to tak się już chyba definitywnie przeprosiłem z CDA, VOD, YouTube'em i po prostu dużo... Z siecią, tak? Z siecią po prostu, gdzie dużo... No, nie lubię, bo to jest mały, jednak mniejszy zdecydowanie ekran, ale... Zmieniła tylko, no, może o parę procent tylko, jeśli chodzi o to, o co pytasz, czyli kino, film. To w niewielkim stopniu, ale jednak jeszcze więcej oglądam filmów. A pani Ola, jak jest z oglądaniem filmów? W domu, czy w kinie, czy i tu, i tu? Ja muszę przyznać, że jestem taką osobą, która jest mocno przebodźcowana, jak to się dzisiaj mówi. Więc ani nie słucham dużo muzyki, ani nie oglądam zbyt wielu filmów. Jeśli już oglądam, to robi na mnie piorunujące wrażenie, jak właśnie to Cinema Paradiso, o którym wspominałam na początku. Jestem właśnie taką osobą, na której sztuka robi ogromne wrażenie. Podchodzę do tego bardzo emocjonalnie. Nie mogę jej konsumować w nadmiarze, może tak. Jestem bardzo przytłoczona wtedy. Czasem kompulsywnie konsumuję sztukę, jeśli akurat mam taką potrzebę. I to się zdarza co jakiś czas. Periodycznie, dokładnie, tak, ale mówi. Nie jestem regularnym konsumentem w cudzysłowie sztuki. Bardzo, bardzo żałuję, że tak jest, ale pogodziłam się z tym. Ale dlaczego? To nie jest nic w tym złego, że to przychodzi takimi falami. I wtedy jak to wygląda? Na przykład... Nie mogę oderwać się od muzyki. To znaczy cały czas słucham, mam słuchawki najlepszej, najwyższej jakości. Nie chcę robić reklamy, ale chciałbym się zapytać, co to są za słuchawki, bo technologia też jest ważna teraz. To są słuchawki, jeśli dobrze pamiętam, Audiofonica. I teraz nie wiem, czy nie mylę tej nazwy. Poszłam specjalnie do sklepu z najlepszym sprzętem i wybrałam taki, który będzie odpowiadał moim zapotrzebowaniom. Są to słuchawki odcinające szum. Tak, tak. Także jest duże prawdopodobieństwo wypadku. Ale to rozumiem, że pani ich używa jakoś w sposób bezpieczny, tak? Że... Bezpieczny i niebezpieczny. To znaczy? Zależy od nastroju. Czasami przechodzę przez pasy, nie mając pojęcia, co się dzieje wokół. Więc całe szczęście jestem tutaj cała i zdrowa, ale to... Cieszymy się. Przypadek. Rozumiem, że są to słuchawki bezprzewodowe, tak? I one się łączą... Nie, słuchawki przewodowe, z kablem, tak? Tak. Z kablem. Słyszałam, że bezprzewodowe bardzo tracą na jakość, że dźwięk traci na jakość. Jest utrata, tak. Tak, to możemy porozmawiać. Dobrze, ale to... I wtedy co to za muzyka jest, proszę powiedzieć, pani Olu? Czy ogranicza się pani do... Właśnie się obawiałam tego pytania. Tak? Bo nie wiem, czy mój gust jest akurat... godzin polecenia. Ja słucham muzyki od klasycznej po rocka. Ennio Morricone. Ennio Morricone, czasem agresywny pop, czasem
soul, czasem jazz. To naprawdę zależy od. To wszystko bardzo szlachetne gatunki, które pani wymienia na razie. Gotyk czasami też. Tego nie znam, ale wiem, że istnieje, że egzystuje, tak. Tak, tak, w zależności od tego, w jakim stanie ducha jestem, takiej muzyki potrzebuję. A że te stany są diametralnie takie skrajne, to właśnie tak też wygląda przegląd mojej listy przykładów. Rozumiem, ale to się, to jest dobierane na zasadzie przeciwieństwa, czyli wtedy, kiedy ma pani na przykład nastrój nie najlepszy, to jest to muzyka o wymiarze czy wydźwięku optymistycznym, czy nie? Nie, nie. Dla mnie muzyka to, to jest taki rodzaj wyzwalacza. Ona pogłębia te stany i wtedy jestem, mam możliwość uwolnienia się od jakichś dręczących mnie ciężkich emocji. Rozumiem. No właśnie. A propos teatru i teatralnych masek, to grasz wszystkie Szymanowskiego? No czy właśnie. Grałam Tantrisa publicznie, natomiast Don Juana grałam tylko dla siebie i jakoś nigdy nie miałam okazji zaprezentować wszystkich trzech. Mnie tak zaciekawiło, to oczywiście jest jak to zawsze w percepcji rzeczy tak irracjonalne, jaką jest sztuka, ale z mojego punktu widzenia, więc to tylko podkreślam, że mimo, że jestem muzykiem, ale tutaj raczej jako, powiedzmy, meloman, może trochę uprzywilejowany bardziej, że o ile w Chopinie no tak powiało taką oryginalnością, która zresztą była dla mnie absolutnie giusto, więc nie było to jakieś tajemne dla mnie, że ojej, musiałbym posłuchać jeszcze raz. Natomiast w Szymanowskim tym tutaj, w tej Szeherezadzie, jakiś taki, to było dla mnie jakieś takie, nie wiem jakiego słowa użyć, żeby nie jakieś takie akademickie sformułowanie mi się. Mów Maciek, mów. No coś, co jest, no nie, no chciałem użyć słowa wzorzec, ale to jest, to jest właśnie, chciałem użyć słowa, użyłem słowa, którego nie chciałbym użyć. To już pewnie Państwo teraz wiecie, czego powiedzieć nie chciałem, tylko jeszcze nie wiem, jakiego słowa użyć, ale coś było w tym, no nie wiem, zharmonizowane bardziej, jakby, nie wiem, trafione w punkt. Dlaczego o tym mówię? No bo chciałem się teraz dowiedzieć od Ciebie. Powiedziałaś już wszystko, co było do powiedzenia grając, ale teraz jakby chcę sprowokować jakoś Twój autokomentarz dla mnie samego. To znaczy w sensie ja się chcę czegoś, no i mam nadzieję, my wszyscy tak, dowiedzieć. O Szeherezadzie. Czy jak się czujesz w tym, bo ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek słyszałem Szymanowskiego z sobą, nie pamiętam. I było to takie, no właśnie od samego początku, jakaś taka dla mnie definicja tej muzyki. Nie znaczy to, że nie ma innych definicji, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Po prostu było to tak zdefiniowane, tak ujęte, że no jakaś homeostaza taka, prawda? W Chopinie już tego nie było. W Chopinie właśnie były jakieś takie różne przesunięcia tektoniczne, które były od bardzo ciekawych do fascynujących. Natomiast tutaj było coś takiego, że właściwie, słuchaj, weź to nagraj i wydaj płytę, o to właściwie już może być właśnie takie. Tak. No i czyli to, chcesz powiedzieć, że to była dojrzała interpretacja, jakoś tam też bardzo... Nie wiem, czy to dojrzała. No, to naprawdę Chopin nie był niedojrzały, więc... Nie, chodzi mi... Nie wartościuję teraz Chopina, mówię o Szymanowskim samym. Mhm. Tak, no tak, taka po prostu zharmonizowana jakoś z każdej strony. Trafiona. Mhm. W zasadzie nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Co ciekawe, duży czas, Chopin tak naprawdę zajmuje mi najwięcej czasu. Przygotowanie tej muzyki, znalezienie równowagi jakiejś, emocjonalnej w niej. Jakiegoś balansu właśnie we mnie samej. Takiej emocjonalnej ekstazy, ale przy zachowaniu tej lekkości i gracji. To jest bardzo trudne. Dla mnie ten twój Szymanowski był taki Chopinowski, a Chopin był Szumanowski bardzo. Właśnie, no nie wiem, czy to jest rzecz, która jest intuicyjna, podświadoma. Ciężko jest mi wytłumaczyć to. Być może muzyka Szymanowskiego jest mi
jest bliższa aktualnie mnie, aktualnej mnie. Chociaż do muzyki Chopina ciągle się zbliżam i ciągle jest jakby za szybą. Laureatka konkursu szopenowskiego. Tak, to właśnie. Tak. Czy to pycha skromności może? Nie, właśnie bynajmniej nie. Jest mi naprawdę trudno uchwycić to, co ty powiedziałeś. To sedno, tę duszę. Jakaś definicja. No. Tak, bo definicja zawsze wychodzi mi 100, albo jest zbyt rozemocjonowane, rozedrgane, albo zbyt improwizacyjne, albo zbyt takie. I nigdy nie jestem z tego zadowolona. Nocturne odebrałem tak właśnie, gdzie była ta homeostaza. Tak. Sonata i to wszystko było takie jak w falującej wodzie. Dziękuję, przyjmuję tego komplement. Oczywiście. Znaczy to jest wszystko jeszcze, jakby to powiedzieć, to jest w stanie tworzenia się. In statu nascendi, jak mawiają. Nie poradzę z tą wodą. To znaczy nie mam takiego jakiegoś szablonu. Na każdym koncercie nie produkuje nigdy tych samych emocji. Tego samego. I to nawet, co chciał Chopin. Nie dlatego, że takie mam nawet takie założenia. Raczej mam taką potrzebę. Naturalną. Tak, jest. Ta chwila, ten każdy moment jest inny i ja jestem w innym stanie emocjonalnym. Można powiedzieć, że Ola jest par excellence chopinistką, no bo on przecież tego, laury za to go nawet krytykowano. O tym świadczą, absolutnie. Za to też Chopina, za jego życia krytykowano, że co to za kompozytor, to Ignacy Moscheles mówi, co to za kompozytor, który uważa, że jego muzykę można grać za każdym razem inaczej. Przecież są wydania, prawda, wiemy, że są różne wersje tych samych utworów, wszystko parafowane jego podpisem. No niestety do tego nas zmuszają konkursy, tutaj muszę stać się. Znaczy do czego? Do tego, żeby grać tak samo, żeby za każdym razem produkować ten sam jakby taki zadowolony szablon, skuteczny, zawsze znaczy, przy każdej okazji. Panie Olu, że na konkursie trzeba trafić w gusta jurorów po prostu, albo znaleźć jakąś średnią wypadkową. Familiada, znamy taki turniej. Maciek, proszę cię. Familiada. Niestety, taka jest brutalna prawda o konkursach i wstrzelić się właśnie w ten ideał, to nie wiedzieć czy swój. Czy ideał jurorów? No bo ta średnia to zawsze. No właśnie, bo jakaś średnia to jest zawsze coś obciętego z góry i z dołu, powiedzmy, prawda? Bliżej szarości niż skrajnych kontrastów. Tego, że. Czy w takim razie pani coś zakładała, na przykład w 2018 roku, absolutnie, jakiś sposób podejścia do wykonywanych utworów? Nie, nie. Muszę powiedzieć, że instrumenty historyczne odpowiadały mi na tyle intuicyjnie i były dla mnie takim naturalnym przedłużeniem i mojej osobowości i jakoś naturalnie się z tą muzyką, z tą fakturą się jakoś, jakby to powiedzieć, organicznie brakuje mi łączyły, słowa, łączyły, składały, tak. Łączyły, splatały, że po prostu to znalazłam, ten moment, no w tamtym momencie. Nie miałam pytań, nie miałam odpowiedzi, po prostu coś w pewnym momencie mnie oświeciło. Ale tutaj Marcin mi troszkę słusznie zresztą mnie skrócił, jak o tej familiadzie powiedziałem, ale teraz jak mówiłaś, Olu, i ty, Marcinie, konkurs, zaczęliście mówić o konkursie, to muszę troszkę się pokajać, bo nie zmieniam zdania co do paradygmatu familiady, że tak powiem, ale jeżeli, jak to ktoś kiedyś uważa mądrze powiedział, że prawa sublimacją praw kultury są prawa natury, to rzeczywiście w naturze jest tak, co powiedziałeś, że obcina się ten i natura to robi, a tu natura uśrednia, to znaczy eliminuje i malowane ptaki i te takie, chociaż właściwie malowany ptak to nie, to
Można różnie interpretować jako ten, który się wyróżnia in plus albo i minus. I natura dąży do uśrednienia, w związku z tym chapeau, mogę powiedzieć bardzo teraz, pesymistyczna wbrew sobie, diagnoza. Wiesz, ale jednak o wymieraniu gatunku. Medium sztuki się temu, mimo tej sentencji, którą przytoczyłem o prawach natury i kultury, jednak sztuka, czyli inaczej artysta dąży do wolności. Więc tu jest gdzieś jakaś ta sprzeczność, której teraz nie będę tu roztrząsał tego tematu, ale jednak no nie jest, znaczy chciałem się troszkę z tego może nie wycofać tej familiady, ale dopełnić, że gdzieś to gremium, które uśrednia, tak, troszkę działa, kurczę, to jest mechanizm prawdopodobnie, no na pewno tkwiący w podświadomości, przecież nikt sobie tego nie zakłada, że będziemy uśredniać, bo robi tak mechanizm rządzący naturą, ale no to socjologowie na to przecież też zwrócili uwagę, to nie jest, ja tutaj niczego przecież nie odkryłem, że natura dąży do no jakby optimum, minimum i maksimum, w związku z tym, drodzy potencjalni jurorzy, no jednak do połowy się z tej familiady wycofuje, ale tylko do połowy. Nie wycofuj się tak bardzo z tej familiady, dlatego że dla mnie konkursy są jakimś, znaczy może dobrze, że konkurs chopinowski się odbywa raz na 5 lat, bo to jest jakieś ekstremum odbierania sztuki, jakieś esencji. Tak, ale w takim kontekście i skondensowania wszystkiego i przeglądu takiego, jakiego sobie na co dzień naprawdę często nie dawkujemy, więc konkursy są czymś wyjątkowym. Pytanie do pani Oli, czy są czymś naturalnym jakby w naszym świecie i w świecie wykonawców, artystów, pianistów, ale także przecież innych instrumentalistów czy śpiewaków, przez to trzeba koniecznie przejść jak przez takie choroby wieku młodzieńczego. Bardzo niewielu artystów ma taki komfort, żeby jakby nie brać udziału w tym wszystkim. To jest związane, tak myślę, że po prostu z dzisiejszym rynkiem muzycznym. No właśnie. Z tym, że jest tak wielu wspaniałych muzyków, taka rzesza utalentowanych ludzi, trzeba wyłonić tego najbardziej, w cudzysłowie najbardziej, właśnie nie wiem, czy tutaj powiedzieć zdolnego, czy tak naprawdę nadającego się do tych trudów życia koncertowego. Bo często mi się wydaje, że konkursy nie testują muzyka pod kątem jego talentu, umiejętności, predyspozycji emocjonalnych, a udźwignięcia olbrzymiego repertuaru i jego predyspozycji, zmierzenia się tak z presją, absolutnie z presją. I jak sobie będzie dalej jako zawodowiec tak z tym wymaganiami, które stawia olbrzymi repertuar, radził, więc tak tutaj też konkursy spełniają pewną praktyczną rolę. Spełniają, ale aczkolwiek pozostanę krytykiem konkursów. Dobrze, tak, bardzo proszę. Pozostanę krytykiem konkursów, bo wydaje mi się, że to uśrednianie niezwykle szkodzi ludziom. Odbiorca potrzebuje ekstremalnych emocji, potrzebuje emocji. Jeśli nie ekstremalnych, to po prostu emocji prawdziwych. Tego już nie dają konkursy. A jak się wychodzi z konkursów, że tak powiem? To znaczy, jak się pani czuła na przykład po przejściu całego tego cyklu konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych? Padłam w depresję. Ale to dlatego, że to było tak olbrzymie zużycie energii na właśnie poziomie duchowym, fizycznym, każdym. Byłam absolutnie wyeksploatowana i każde kolejne koncerty nie pomagały? Były po prostu największymi porażkami, jakie odniosłam w życiu, bo nie potrafiłam się po prostu pozbierać. To były tak olbrzymi nakład energii, duchowej energii, głównie duchowej. Nie potrafiłam się odbudować przez kilka miesięcy po tym konkursie. A ja bym się tak na chwilę tylko z tobą zamienił rolami, spytał państwa, dlaczego przez... Przynajmniej ja o tym nie wiem, żeby było inaczej. Przez setki lat, mówię tylko o drugim milenium, o drugim tysiącleciu w kulturze europejskiej. Dlaczego? Ograniczymy się oczywiście do muzyki. Dlaczego nie istniały konkursy?
Bo nie było przez setki lat Fryderyka Chopina i profesora Jura Wlewa. Nie, tak? Ja mówię o konkursach w ogóle, o instytucji konkursu. Znaczy nie, że teraz żądam odpowiedzi, tylko to takie trochę retoryczne pytanie. Czy coś, nie było być może było mniej? Nie było to dokładnie takiego nadmiaru, nie było instytucji no tak, akademii, pewno, nie było instytucji znaczy, instytucji akademii, ale oczywiście no nie w takim akademizmu nie było. Nie było takiego takiej supremacji. Nie było tylu ludzi. O której, no tak, tak, oczywiście, o której już pisano kilka pokoleń temu w Polsce. Mówię tylko o Polsce, właśnie o hegemonii, przepraszam, nie supremacji, hegemonii akademizmu. Bo mnie się też wydaje to a propos, no właśnie już nie pamiętam, kto z was to przed chwilą powiedział, ale to już przepraszam, pominę. Po prostu istniał swobodny mecenat. Nie sponsoring, żebyśmy nie ale to też nie obchodziło się bez konkurencji, tak mi się jest, wydaje. Tak, oczywiście, ale tam miało się mecenasa, przepraszam, który się kierował własnym gustem, preferencjami. Ale to też było trochę, Maciek, na tej zasadzie, że ci, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby być mecenasami, oczywiście, to właściwie mieli tych muzyków na wyłączność trochę dla siebie, albo jako służących, ale albo... Oczywiście, Hein chodził przecież w Liberii. W Liberii chodził, tak, państwo wiedzą. Tak. To prawda, nie, to wszystko prawda, tylko... Może po prostu istniało, ale w innej formie. To tłumaczy jakby status quo ante i nasze status quo. Natomiast czy nie ma możliwości, czy nie ma alternatywy dla tego status quo, czyli dla konkursów? Co moim zdaniem już dawno jest, bo to widać, to nawet nie... To się stało chyba właśnie teraz. Nie odbierasz tego, tak? Tej całej przerwy życia artystycznego, nawet tego, jak nasz festiwal wygląda, że tutaj nie ma z nami publiczności w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, że coś się zmieniło. To znaczy, to nad tym się nawet nie zastanawiałem. Że to przeszło w inny wymiar wszystko. Przeszło w inny, tak, tak? Ale wspominałeś o tych nośnikach w sieci, które zasobach sieciowych, do których można sięgnąć. Ale ja myślę, że dosyć prostą, już istniejącą, a nie tylko potencjalną alternatywą wobec konkursów, które już z powodu nadmiaru samej, dokładnie, swojej istoty i natury się, znaczy implodują, bo znam przypadki ludzi, którzy powygrywali 3 konkursy i no nawet znam taki ekstremum, że chłopak myje szyby na samochodom na stacji benzynowej, a wygrał 3 konkursy nie w gdzieś na prowincji, w jakimś małym miasteczku, tylko konkursy, które mu... Także no nie będę oczywiście mówił ani o konkursach, ani przytaczał imienia i nazwiska tej osoby, ale są w związku z tym, czy nie uważacie, że jest już istniejąca alternatywa w postaci właśnie takich, nazwijmy to, mecenasów, w cudzysłowie nawet, nie w sensie dosłownym, no nie w sensie takim, jakim był mecenas starorzymski, jeśli dobrze pamiętam, to był Rzymianin, tak, bo przecież od niego się nazwa wzięła, który, zdaje się, Horacego, jeśli dobrze pamiętam, czy Wergiliusza, no w każdym razie miał swoją trzutkę artystów, których po prostu promował. Czy można to robić poza konkursami, bo wydaje mi się, że na przykład taki pierwszy z brzegu festiwal, jaki znam, nawet miałem zaszczyt w nim brać udział 2 razy, jak Chopin i jego Europa. Czy Stanisław Leszczyński nie jest takim, oczywiście to nie są jego prywatne pieniądze, ale to on wybiera. Nie żadni jurorzy. I nie wiem, czy to festiwal nie jest... Festiwal 3-4, tak? Maciej Grzybowski wybiera. No przez grzeczność, tak? Nie zaprzeczę i jako człowiek znany wśród moich znajomych jako skromny, to w sensie Lutosławski powiedział, że jak każdy prawdziwy megaloman uważam się za człowieka skromnego, więc jako megaloman nie będę mówił o własnym festiwalu. Natomiast zwłaszcza, że jest to 5. edycja, a festiwali o tradycjach kilkudziesięciu edycji. Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju 70. Na przykład Festiwal Chopinowski w Dusznikach. W związku z tym, nie, no oczywiście, że biorę pod uwagę też własny przykład, bo to była moja idea. No, znaczy poznaję nowych ludzi, młodych ludzi, nie zawsze. No, Andrzej Bauer czy Czarek Duchnowski, myślę, żeby sobie świetnie poradzili bez mnie i mojego festiwalu, ale Ole obserwuję od kilkunastu lat. Tak samo było z Martyną Zakrzewską, z Andrzejem Karałowem. No, Kwartet Royal oczywiście też pod... Ale no, jakby ten, kto próbuje to robić, wybiera. Może być to kilka osób. W przypadku mojego festiwalu
jestem sam sobie, że tak powiem, sam sobie wybieram, tak? W sensie wyborów artystycznych, bo przecież oczywiście jest producent, który lwią część roboty, można powiedzieć, bierze na siebie. Natomiast ten wybór, nad którego realizacją pracujemy, dokonuje jedna osoba lub kilka osób. Mówisz o autorskości programowania. To nie są jurorzy, czyli ktoś, kto jest już jakby ex definicjonem, prawda? W końcu słowo juror jury nie dotyczy przecież tyle, nie wzięło się na potrzeby konkursów artystycznych, tylko istnieje. W związku z tym nie ma takiego gremium, które na jakichś podstawach, jak to powiedzieć, urawniłowkę robi, no standardyzuje, tak? Znaczy, nie ma czegoś takiego. To jest absolutnie subiektywny wybór. Poruszasz się w zupełnie innej przestrzeni, ale to ja do tego dołożę jeszcze trzecią przestrzeń w takim razie, która właściwie na naszych oczach się urodziła i zaczyna funkcjonować chyba dość, jakby to powiedzieć, coraz bardziej. Myślę tutaj o wszelakich zbiórkach publicznych na konkretne tak zwane projekty, przepraszam za słowo projekt, natomiast ono zrobiło się aż takim wytrychem, że właśnie można je zastosować również do tego. Dany artysta chce wydać, opublikować coś, niezależnie od tego na jakim nośniku, i robi do tego zbiórkę publiczną, ogłasza ją najczęściej w przestrzeni internetu. To również jest sposób na rodzaj mecenatu i na to, o czym mówisz, na wybory artystyczne. Kwestia potem wypromowania tego oczywiście i trafienia do szerokiej publiczności, ale mamy przypadki, kiedy artyści, którzy korzystali przede wszystkim z kanałów na YouTubie, potem trafili do dużych wytwórni fonograficznych. Jest jeden przypadek, który jest jeden jedyny, jaki znam, ale myślę, że nie słyszałem o innym, ale jest bardzo znamienny. Mimo że jest tylko jeden, więc można powiedzieć, że jest wyjątkiem, który tutaj nie jest w żadnej mierze, nie można na jego podstawie żadnych wniosków formułować, ale chcieć to móc, wiara czyni cuda i jeżeli się wierzy w to, co chce się powiedzieć, czyli w siebie, to można. I jest taki przykład. To jest mało znany epizod z kariery i losów artystycznych bardzo kultowego muzyka, jakim był Glenn Gould. Otóż to jest jeden z dwóch, jakie znam, przypadków obok Jevgenija Kisina, gdzie, tak jak powiedziałeś, jest to bardzo trudne, ale można osiągnąć szczyty bez konkursów. Mhm. Lang Lang też, na przykład. Lang Lang, tak, trzeci. Oczywiście Iwo Pogorelicz i Piotr Gandaszewski, tak. ale to też dzięki konkursom. Arebur. Nie wygrali, nie doszli do finału nawet, tak? Ani jeden, ani drugi, a chyba zrobili największy szum na świecie z tych konkursów. Co zrobił Gould? Koncertował jako młody 20-20-paroletni człowiek, znany jako fenomen, geniusz, tam go porównywali do Mozartów i tak dalej, w Kanadzie, tylko w Kanadzie. W związku z tym zgromadził pewien kapitał, prawda? W końcu jako dorosły człowiek dostawał honoraria. I co zrobił? Sam wynajął salę w Waszyngtonie i w Nowym Jorku. Nie było to Carnegie Hall oczywiście. Mniejsze sale, wydał parę tysięcy dolarów na każdy event, co wtedy, 60 parę lat temu, to były duże pieniądze, tak? To jest dzisiaj dobre dziesiątki tysięcy dolarów. Zadbał o reklamę, profesjonalnie, tylko wynajął salę, zaprosił krytyków i wygrał. Można powiedzieć, że to był ten konkurs jego, tak? I wygrał, znaczy zainwestował w siebie. Zresztą w Stanach jest to, nie tylko w sprawach artystycznych, bardzo ludzie, żeby kończyć wspaniałe uniwersytety, biorą olbrzymie kredyty z banku. Więc rozumiecie, do czego piję, że jest jeszcze taka, jeżeli rzeczywiście w siebie wierzysz, to możesz dosłownie albo w przenośni wziąć kredyt i potem się to zwraca. Pytanie, pani weźmie kredyt? Ile z nas, nie tylko, nie chodzi mi w tej chwili tylko o muzykę czy sztukę, ile ma w sobie z nas tyle wiary w siebie właśnie, i samozaparcia? To jest mi bardzo blisko filozofia. To jest ciekawy temat. Ilu z nas by się ostało, gdyby musiało w ten sposób? Pani Olu, jak to będzie z tym kredytem? Trzeba go brać, czy nie trzeba go brać? Czy może to już jest na takim etapie, że jakoś tam zaczęło przynosić owoce pewne, ta praca cała?
No muszę przyznać, że tak, owszem, utrzymuję się już z koncertowania. I ta filozofia, o której mówi Maciej, jest mi bliska. To znaczy ta wiara w siebie. Pomimo wszystko, pomimo tego przytłoczenia, pomimo właśnie natłoku różnych projektów artystycznych, artystów, wszystkich dostępnych dóbr kulturalnych, przez które ciężko się przebić z własnym przekazem, pomimo tego wszystkiego, chciałabym nadal uprawiać ten zawód i wierzę w siebie. Nie jest łatwo oczywiście, bo rzeczywiście ta konkurencja jest bardzo duża i ta oferta jest duża. A proszę powiedzieć, w tym czasie zamknięcia pandemii były okazje do koncertowania na przykład takiego jak dzisiaj, to znaczy za pośrednictwem sieci? Tak, w Żelazowej Woli, między innymi w Łazienkach Królewskich, tak, grałam recitale. Dostępne są w sieci te nagrania. Jak się to przeżywa? O to chciałem zapytać. Bardzo też się przeżywa. Bo bardziej to przeżywam. Bardziej niż wtedy, kiedy jest publiczność na wyciągnięcie, że tak powiem, ręki? Chyba podobnie. Ja mam bardzo bogatą wyobraźnię i dla mnie w zasadzie tam... Oczywiście też fizyczna obecność ludzi to jest zupełnie coś innego i czuję się tę energię, ale jakby kamera i to, że to jest rejestrowane i będzie dostępne w sieci, to też budzi we mnie emocje. To, że gdzieś tam to oko zewnętrzne na mnie patrzy i doświadcza tego, co ja. I ja chciałabym być tak bardzo perfekcyjna. No. Chciałabym, nie wiem, jakoś oddać tą ekspresję w pełni. Tak jak sobie zaplanowałam i to budzi emocje we mnie bardzo często. Tak, także... Jeżeli to naprawdę adresujesz, to adresata nie jest jego obecność fizyczna potrzebna, aczkolwiek my, muzycy, no wiemy, że to stymuluje. Ale zawsze jest coś czasami negatywnie. To, co mówił Witold Totosławski o tym słuchaczu idealnym, którego trzeba sobie wyobrazić. Tak. Pani sobie wyobraża kogoś takiego? I jakie on ma cechy, może dwie albo trzy chociażby, które są ważne. Ja często sama jestem dla siebie najlepszym słuchaczem i katem. A dziękuję też za tę odpowiedź, bo to samo podkreślał Lutosławski również, tak. I Leszetycki. Tak. No i? To znalazłam się w gronie samych mistrzów. O to chodzi przecież. No tak, no. Ja sama potrafię najlepiej ocenić, czy zrealizowałam ten plan. Wydaje mi się, że w pełni ekspresja mojej osobowości, oddanie jej w pełni, to jest moje optimum, to jest coś, do czego dążę. Był taki w Polsce malarz Mierzejewski, chyba Jerzy, ale nie chcę, przepraszam, nieżyjący już, no mistrz, którym został zresztą zrobiony dosyć fantastyczny dokument przez też już nieżyjącego Kazimierza Karabasza, jego kolegę, który przyszedł do niego do atelier, to się chyba mówi, tak? Do pracowni, tak. I rozmawiają i w pewnym momencie Karabasz pokazuje tam stojące pod ścianą obrazy, mówi, a co z tego? Mówi, a nie, one są nieważne. No on mówi, no ale przecież są namalowane, są skończone, więc co? Mówi, one są nieważne, te cztery obrazy musiałem namalować, żeby narować ten, który maluję teraz. Tamte są, nigdy nie będą pokazane. Chyba dużo odniesień do tego, co my robimy. Te maski na przykład. Kiedy pani wie o tym, że może pani utwór pokazać, zaprezentować publiczności? Tego nigdy się nie wie tak naprawdę. To dzieło jest nieskończone. To czasem jest się pewnym, że się osiągnęło ten, że ma się kontrolę, że potrafi się oddać to, co sobie tam właśnie kompozytor zaplanował, to, co ja zaplanowałam i często wykonanie okazuje się fiaskiem. Czasem w zupełnie nieplanowanych okolicznościach produkuje się arcydzieło. I to są właśnie, to jest jakieś piękno i przekleństwo tego zawodu. Tak, to prawda. A jakiś przykład, który utkwił pani w pamięci właśnie na to, co pani przed momentem powiedziała, że się produkuje arcydzieło w nieoczekiwanych okolicznościach? Bardzo często chciałoby się to wyprodukować podczas takiego konkursu, prawda? Tak. Wtedy, kiedy właśnie człowiek ma największe szanse, żeby zaistnieć. Trafić z formą. Trafić z formą, to sportowe. Tak. A najczęściej się to właśnie zdarza w okolicznościach, kiedy to nie jest akurat tak koniecznie potrzebne.
I bardzo przepraszam, że teraz tak kategoryzuję, bo każda publiczność jest dla mnie ważna, ale jestem wciąż na tym etapie kariery, gdzie wciąż się wznoszę i wciąż tak. chciałabym Rozumiem. Więcej. A propos patrona tego rocznego, znaczy patrona takiego może nie... Wirtualnego, tak? Rocznicowego? Nie, rocznicowego, czyli Beethovena. To jest kompozytor, nie znam drugiego kompozytora, który tak do końca chciał i osiągnął to, rozwijał się i ciągle był w drodze, aż mu śmierć przerwała. W związku z tym życzę ci może nie takiego końca, tak szybkiego jak u Beethovena, to na pewno, ale żeby iść cały czas, że to było growing up, tak? Tak, no to niezadowolenie Pytanie. Jest chyba takim ciągłym impulsem do samorozwoju, muszę powiedzieć. Pani Ola tak. na fortepianie współczesnym, zawsze kojarzyłem panią z instrumentem z epoki. Pytanie, komentarz od Rubena, który dostaliśmy. Skomentuje pani, pani Olu, bo ja chciałem właśnie zapytać o to. Ciekawie, całe życie grałam na instrumencie współczesnym. Tak, tak, ale to jest o czym mówiliśmy, tak. że gdzieś tam zostałam zapamiętana i trafiłam do tego szerszego grona odbiorców właśnie poprzez konkurs, który był tak spopularyzowany. I ja nie potrafię się jakoś tak zaszufladkować jako osoba grająca, specjalizująca się na tym czy innym instrumencie. A to jest potrzebne właściwie teraz, czy nie? Myślę, że w realiach rynku tak. Jednak? To znaczy, moje artystyczne potrzeby zaprzeczają temu no zupełnie. Właśnie. Ja nie Jeszcze potrafię... jest klawesyn na przykład, prawda? Tak, na którym już zresztą niestety nie gram czynnie. Ale może będzie okazja, żeby wrócić do tego. Bardzo chętnie. W moim świecie idealnym grałabym na chyba wszystkich możliwych instrumentach, ale jednak no, doba jest ograniczona. Chciałabym też doświadczyć czegoś innego w życiu, życia doświadczyć, nie ale tylko jak ktoś kiedyś fajnie powiedział, wszyscy mamy 24 godziny na dobę wolnego czasu, więc... Jeszcze mamy jedno pytanie, komentarz. Czy uważa pani, że takie festiwale są rozwijające dla pianistki? Rozumiem, że takie festiwale jak 3-4. Jak festiwal 3-4, tak? Absolutnie, że... Zadać odwrotne pytanie. W jakim sensie mogłyby być nie wiem, destymulujące, czy jak powiedzieć, bo raczej konkursy... Konkursy mogą blokować i nie rozwijać. Dokładnie, to koncerty tak naprawdę są tą... Zwłaszcza, że myśmy mieli troszkę inne plany repertuarowe. Tak. Pandemia i inne okoliczności zupełnie niezależne od czyjejkolwiek woli. W związku z tym wolność wyboru Oli była no właściwie zupełna, tak? Więc tak, tak. To dlaczego ten Szymanowski skonfrontowany z Chopinem akurat, jeżeli ta wolność była aż tak wielka? Oprócz praktycznych też względów, ponieważ przygotowywałam ten utwór z wielkiej miłości do tej muzyki. Mówimy o Szymanowskim. Mówię o Szymanowskim. I oprócz tego właśnie, że akurat te rzeczy mam ciągle w repertuarze i przygotowuję je, pracuję nad nimi, udoskonalam je. To dlaczego akurat skonfrontowałam Szymanowskiego z Chopinem? To jest też intuicyjny wybór. Nie do końca potrafię się z niego wytłumaczyć. Nie potrafię. Ale był to bardziej kontekst niż kontrast, nawiązując do tytułu. Ja bym znalazł tutaj, nie wiem czy państwo się ze mną zgodzą, taka moja idea fix, pewien rodzaj uciekło mi słowo, widzisz teraz. Pewien rodzaj uwrażliwienia na barwę dźwięku, na kolory. I w skercu Edor Chopina ostatnim i właśnie u Szymanowskiego w Szeherezadzie. Nie chcę użyć słowa impresjonizm, ale gdzieś by tutaj to jakaś tam próba wspólnego mianownika była. No to bardzo dobrze. Ja bardzo lubię, jak pojawiają się różne interpretacje tego, ten co ja robię. Ten finał sonaty bemol to był ekspresjonizm i impresjonizm. Tak, dokładnie. Tak, zgoda. Tak, tak. Absolutnie. To doświadczenie emocji skrajnych zarówno w sonacie bemol, jak i w Szeherezadzie. Dotknięcie takiej zmysłowości. Tak, no właśnie. No to jest coś, co łączy. To tak swoją drogą, nie wiem, czy ja już o tym... Ale nie, chyba nie miałem się okazji. Tak, nie miałem okazji, bo nie, było tego utwór, nie był ten utwór grany, ale na naszym festiwalu tegorocznym, ale ta sonata bemol, czyli czworo niesfornych dzieci, no tak. przeraziło nawet takiego szaleńca, żeby nie powiedzieć wariata, jak Schumana. I ja myślę, że w tym finale to było doskonale to bardzo, u ciebie słyszane. Bardzo trudna muzyka. Właśnie ja finał? Czuję ten obłęd tam i ten obłęd chciałam oddać w tej czwartej części. No to jest rzeczywiście gigantyczna sonata, chociaż ona nie jest jakoś rozmiarami, prawda? Bardzo przytłaczająca. Nie, ale obciążająca emocjonalnie tak, jest niezwykle i dla niektórzy słuchaczy. Grają w naście minut, tak, nawet nie w 20, tak, ale tylko w naście.
Musimy kończyć. Ja w takim razie chciałbym takie prośbę, życzenie do pani Oli o ten komplet masek Karola Szymanowskiego. Naprawdę. Z przyjemnością. Może na przyszłym festiwalu. Możemy się umówić, panie dyrektorze. Agituję. W takim razie jakąś deklarację usłyszymy. Państwo słyszeli. Dzisiaj kończymy, spotkamy się jutro, proszę państwa, na koncercie Kwartetu Śląskiego i potem na panelu dyskusyjnym z artystami. Dziękujemy bardzo. Ja państwu dziękuję. Dziękuję za te pytania, które się pojawiły. Liczymy na następne. Dziękuję. Aleksandra Świgut, nasza główna bohaterka. Dziękuję bardzo. Maciej Grzybowski, dyrektor artystyczny. Dziękujemy. Dziękuję. Do jutra, do usłyszenia i do zobaczenia.